Hej, siamaneczko wam wszystkim, ludzie, z tej strony Arturo, witam was na swoim kanale i kontynuujemy Syberię Trójeczkę. Ogólnie przed uruchomieniem tej gry zainstalowały mi się kolejne aktualizacje. Wyszedł kolejny patch. Przeczytałem, co on poprawia i zamiast poprawiać wydajność gry, zamiast poprawiać błędy z uruchomieniem gry, poprawia po raz kolejny jakieś błędy wizualne czy błędy w dialogach, które akurat mi nie przeszkadzają. Myślę, że inni ludzie będą zawiedzeni. No ale okej. Udało nam się doprowadzić kryształ na plażę. Domyślam się, że musimy teraz podejść pod statek i uwolnić strusie. A potem przeprowadzimy je przez to miejsce, gdzie był gruz, aż do metra. No i mam nadzieję, że wydostaniemy się z tego Luna Parku. Okej, tędy nie wyjdziemy. Tu by mogła przejść pod spodem, weszłaby do tamtego budynku, no i byśmy się wydostali. Ale oczywiście nie, to nie może być takie proste, ona nie może się czołgać. Okej. Czyli musimy iść tędy. Nie no, gdzie jest wyjście? Ja się teraz kompletnie zgubiłem. Chyba, że przejdziemy sobie tędy. Jednak nie. Oj, Kate. Czyli musimy udać się na lewo. No tu też nie ma wyjścia. No okej. Jeżeli po tych aktualizacjach kamera nie chce się jakoś obracać w którąś stronę, żebyśmy mogli opuścić to pomieszczenie, a raczej tą lokację, no to faktycznie postarali się. To faktycznie postarali się z aktualizacjami. Okej, tędy chyba wyjdę. Tak przynajmniej mi się wydaje. No dobra, tu jest ten traktorek, którym przesunęliśmy kryształ. Pytanie, czy ja mogę teraz jakoś tędy zejść? Raczej nie, ale cofniemy się i pójdziemy wzdłuż torów. No, jak ona się blokuje wszędzie? Pójdziemy sobie wzdłuż torów i powinniśmy wyjść koło... No właśnie. Powinniśmy wyjść. No co się dzieje z tą grą? No którędy ja mam teraz wyjść? Naprawdę, ja nie wiem. Wydaje mi się, że jakoś tędy. Aha, tutaj mamy drzwi, okej. Okay. Wydaje mi się, że zanim zainstalowałem tę aktualizację, kamerka troszeczkę inaczej się obracała. Ale mogę mieć tylko takie wrażenie. Nie chcę krytykować. Okej. Okay. Czyli musimy obejść to wszystko dookoła. Chociaż ja nie specjalnie jestem za tym, żeby aktualizacje do tej gry wychodziły. Dlaczego? Ponieważ kiedy pierwszy raz zainstalowałem tą grę, ona chodziła mi bez problemu. Naprawdę, bez żadnych problemów, nie pojawiały się żadne błędy. Kiedy wyszła pierwsza aktualizacja, miałem problemy z wczytywaniem. Gratulacje, Kate Walker. Dzięki tobie możemy ponownie ruszyć w drogę. Dziękuję, Kirk. Bez pomocy plemienia w życiu nie zdołałabym. Big, żelazny na nóg! Witam. Tu Duncan Hawks! Tuk, tuk! Gapo, tak to żelazny Big knock na nóg? Jemu je Oskar. Bik espirutulu kulet. Espirutulu luk. Ra.
co im powiedziałaś? Metalowy przystojniak, a nie potwór. Nie niebezpieczny. Jestem wdzięczna, że pomogłaś Oskarowi. Nie problem. Ale plemię potrzeba czas, by ufać. Najlepiej być Oskar spać w jurta szamanki. Na pewno się ucieszy. A tymczasem pozwól, że pójdę uwolnić strusie. Niech wszyscy przygotują się do drogi. Wydaje mi się, że szamanka coś poczuła do Oskara. Złapała go za rękę. No ale Oskarowi to się chyba niespecjalnie spodobało. Okej. Wracając do tych aktualizacji. Tak więc nie wiem, czy te aktualizacje akurat są potrzebne w tej grze. Jeżeli po nich pojawiają się błędy, no i też ludzie piszą, że mają błędy po pierwszej aktualizacji właśnie z tym błędem VC Runtime 140. Tak więc naprawdę, jeżeli aktualizacje mają poprawiać tylko wizualne efekty i dialogi, no to najlepiej niech w ogóle nie wychodzą. Droga pani, doprawdy jestem znakomicie przygotowany do wędrówki piechotą. Jurta szamanki bardzo wygodna. Metalowy przystojniak musi odpoczynek, jak dał plemię pomoc. O, ależ proszę pani, ja... Tuk, tuk! Ich statek tu jest, ale gdzie Amerykanka i te przeklęte dzikusy? Nie uciekli daleko, jeśli są na tyle głupi, żeby wejść do Baranur. Promieniowanie rozwiąże problem za nas. W rzeczy samej. Wojskowi. Trafili na nasz trop. Myślą, że jesteśmy na powierzchni. Dobrze. Masz rację, Kate Walker. Ja... Kamlek. Kamlek, Jagapa. Kirk, popatrz tam. Co to? Sprawdzę to. Poczekaj tu na mnie. No to mamy nietoperki. Okej, będziemy musieli się ich w jakiś sposób pozbyć. Ogólnie nawet dobrze, że doktor Olga i ten generał myślą, że my zginiemy od promieniowania. Może przestaną nas śledzić. Wow. Ile tutaj tych czerwonych oczu. Ogólnie to ja nie chcę myśleć, co szamanka z Oskarem będą robili w jurcie. Thank you.
trudne. No dobra, czyli tamtędy nie przejdziemy. Ogólnie to ja bym poprosił Oskara, żeby sobie tam poszedł. On jest robotem, więc mu raczej krzywdy nie zrobią. Ale zapewne to nie będzie takie proste. Pewnie będziemy musieli znaleźć jakiś sposób, żeby się pozbyć tych nietoperzy. No. Ja myślę, że za pomocą ognia byłoby dobrym rozwiązaniem. Ale czy gra też mi będzie coś takiego sugerowała? Bać się małych wampirków. Nie martw się, ja też się boję małych wampirków. Tym bardziej, że zbliża się okres letni i tych nietoperów będzie naprawdę sporo latało po dworze. Niby się mówi, że nietoperze wkręcają się we włosy, ale tak naprawdę czytałem o tym i to jest nieprawda. Tak więc, dziewczyny w długich włosach, nie musicie obawiać się nietoperzy. Coś tutaj leży. Glony. Czy my te glony będziemy musieli podpalić? Może to jest jakieś rozwiązanie. Ogólnie rozglądam się wszędzie, czy nie ma tu żadnych punktów interaktywnych. Woda z jeziora. Katerina miała rację. No tak. Mówiła, że pękła gdzieś jakaś rura i wylała się woda. Tak więc jedyne wyjście jest tamtędy, gdzie są te nietoperki. Wszędzie na ścianach jakaś propaganda rosyjska. Tu były gdzieś schody do góry. W końcu zszedłem tutaj jakoś. Nie, no nie wchodź, nie schodź w dół, nie! A bazie. Aha, my poszliśmy tam i zeszliśmy tędy. Dobra, mamy glony. Mamy glony, z czym byśmy mogli je użyć? Jeszcze się rozejrzę tutaj na dole, czy czegoś nie ma. Być może coś jeszcze znajdę. Hello, strusie. Tędy nie przejdę. Okej. W takim razie zobaczmy z tej strony. Tu też mamy schody do góry. Dlaczego ona schodzi? Jest i Oskar. O, Kate Walker. Co tutaj robisz, Oskarze? Nic takiego. Kontempluję panującą dookoła ciszę. Jest tu niezwykły spokój. Od ajawaski na przykład? Powiem tylko, że będę ci niezmiernie wdzięczny, jeśli nie zdradzisz jej, gdzie jestem. Okej, nie zdradzimy. Jak myślisz, po co ta śluza? Zainstalowano ją podczas katastrofy, która kiedyś spustoszyła miasto. Odkażano nią kombinezony chroniące ratowników przed skutkami promieniowania. Czyli to miejsce jest bezpieczne? Bezsprzecznie. Gdyby nie było, wszystkie twoje komponenty organiczne byłyby całkiem poparzone. I co najmniej w początkowym stadium gnicia, Kate Walker.
Ach, tak. Dziękuję za tę interesującą diagnozę. Metalowe ciało ma czasem zalety. No, ewidentnie szamanka te zalety wykorzystuje do swoich potrzeb. Potrzebuję pomocy w usunięciu nietoperzy, które blokują nam drogę. Zwierzęta uciekają, gdy czują niebezpieczeństwo. Może nim być ogień albo woda, hałas lub ogólnie wszystko, co mogłoby zagrozić ich życiu lub zdrowiu. Na razie, Oskarze. Tak, Gatewalker? Czyli tak jak myślałem, będziemy potrzebowali ognia. Katerina miała rację. Miasto jest całkowicie napromieniowane. Okej. Poziom napromieniowania jest wyższy po drugiej stronie śluzy. Czyli na drugą stronę śluzy raczej przechodzić nie będziemy. Liczę na ciebie, Gatewalker. I ani słowa o mojej obecności. Spokojnie, Oskar, nie musisz się martwić. Nic nie powiemy. Awajaski, czy jak ona tam się nazywa. A gdybyśmy napromieniowali jakoś te glony i rzucili tam? Też jakiś pomysł. Nietoperze by się wystraszyły i by uciekły. Metalowy, chyba się ukrywać. No. Spróbujmy czegoś innego. Metalowy się ukrywać. Okej, podejdziemy sobie jeszcze raz do góry i zobaczymy, czy możemy w jakiś sposób napromieniować glony. No a wiecie, nietoperze może jedzą glony. Może nie wszystkie są krwiopijne. Tutaj nic się nie pojawia, żaden punkcik interaktywny. Tu też nic się nie pojawia. Okej. Czyli jednak tutaj chyba nic nie zrobimy. No nic. Musimy zejść na dół. Metalowy człowiek całkiem miły. Cóż, więc mamy problem. Zauważyliśmy. Panna Gatewalker musi zrobić przejście dla Yukole. Nie obraziłabym się, gdybyś miała jakiś dobry pomysł, Ayahuasco. Jeśli panna Kate przestraszyć latające szczury, to polecą na zewnątrz. Dobrze, zobaczę, co da się zrobić. Dzięki, Gatewalker. Jeśli będziesz czegoś potrzebować, zawołaj, a Yukole pomogą. No, a gdybyśmy tak przekonali Yukoli, żeby zaczęli hałasować... to może wtedy nietoperki by się wystraszyły. Strusie, nie iść do małych wampirków! Glony. Mamy te glony i te glony musimy gdzieś wykorzystać. Tylko gdzie? Może Kowal mi coś doradzi? Bo widzę, że on tutaj ostro pracuje.
Przepraszam. Widziałeś pewnie, że drogę zagrodziły nam nietoperze. Czy znasz może jakiś sposób na zachęcenie ich do opuszczenia swojego domu? Nie, pomysłu nie. No tak, oczywiście. Tak. Do zobaczenia. No, za dużo mi nie pomógł. A wydawało mi się, że Kowal to jest taka mądra istota w tej wiosce. Taka, wiecie, najmądrzejsza, zaraz po szamance. Ja chcieć świeże powietrze. Chyba, że coś z tą wodą muszę zrobić. No nie, tutaj ewidentnie nic nie mogę wykorzystać. Majrdla, panna Kate. Patrz, dobre drewno tuk. Ty je brać, Dardar? Dziękuję, ale... Co ja mam niby z tym zrobić? Szczury ze skrzydła hum? Anna Kate wziąć drewienko, bum, bum, wampirki! Za! Stop! Puch! Stop! Myślę, że nie zaszkodzi spróbować. Jasne. No dobra, otrzymaliśmy maczugę. Przynajmniej jakiś twardy kijek. Myślicie, że zastąpiłoby to szamance Oskara? Okej. Wydaje mi się, że to drewienko i glony mogą nam posłużyć za ognisko. Tylko będziemy potrzebowali jeszcze ognia. A co może nam dać ogień? Zapałki. Ten tu taki wystraszony raczej mi nie pomoże. Bać się małych wampirków. No ale okej. Spróbujemy zrobić coś z tym, co mamy. Ty, Kowala nie ma. Gdzieś poszedł. Może zostawię jakieś narzędzia. Co to, krzesiwo? Zapalniczka! I buteleczka pewnie jakiegoś płynu łatwopalnego. Idealnie się nadaje do własnych projektów. Uchwyt. Chyba na pochodnie. Kowal pewnie jej używa jako światła lub do podgrzewania mniejszych elementów. Okej. Włóżmy sobie tutaj to. Na tym użyjmy sobie glonów. Czy co my tam mamy? Nic z tego. Może tu postaramy się położyć te glony? Zły pomysł. Zanurzenie tej części w środku nie wystarczy. Idealnie się nadaje do własnych projektów. Dlaczego ja nie mogę położyć tutaj glonów? Niemożliwe. To nie działa. Glony, które, jak mówią, pachną morzem. Nie udało mi się. Czyli to jednak jest krzesiwo, a jest przetłumaczone, że to jest zapalniczka. Nic z tego. Uchwyt. Chyba na pochodnie. Kowal pewnie jej używa jako światła lub do podgrzewania mniejszych elementów. No okej, dobra.
Czyli tak, mamy glony, mamy zapalniczkę, mamy jakąś buteleczkę. Ale nie możemy nic z tym zrobić. Domyślam się, że musimy w jakiś sposób rozdrobnić te glony. Okej, wydaje mi się, że potrzebujemy jeszcze jakiegoś przedmiotu. Przedmiotu, którego nie znaleźliśmy. Albo w jakiś sposób rozdrobnić te glony. Chociaż... co by mi to dało? Może coś przy tych strusiach znajdę. Aha, tu coś mamy. Szmatka Jukoli, okej. Czyli teraz będziemy mieli wszystko, żeby zrobić sobie pochodnie. Szmatkę zawiniemy na kij. Na to położymy glony, podpalimy, polejemy. No i myślę, że w ten sposób pozbędziemy się tych nietoperków. Spróbujmy. Nic z tego. Może te glony będą nam służyły do czegoś innego. Mamy pochodnie. No dobra. Chodźmy w takim razie do nietoperków, zobaczymy, czy to działa. Czy uda nam się je przestraszyć i czy drogę będziemy mieli wolną. Oskar mówił, że nietoperze boją się ognia. W sumie nie tylko Oskar. Działało! Nie do wiary. Czyli jednak nie podziałało. Podziałało, ale tylko na chwilę. Niedobrze, niedobrze. Może Oskar nam coś zaradzi? Mam nadzieję, że Oskar nam pomoże. W końcu to on jest automatem, który... wychował się w tym miejscu, że tak powiem. To powinien wiedzieć, co zrobić w tej sytuacji. Klaustrofobiczna atmosfera tego miejsca źle na ciebie wpływa. To wcale nie klaustrofobia, Oskarze. Rozwiązanie problemu nietoperzy znajduje się tam, na zewnątrz. A ja nie mam bladego pojęcia, jak się tam dostać. Promieniowanie przekracza wszelkie normy. Trzeba ci pomocy kogoś, na kogo promieniowanie nie ma aż takiego wpływu, Kate Walker. Gdyby ktoś taki istniał, rozwiązałby nasze problemy. Czyż nie? Wydaje mi się, że wystarczyłby XZ-2000. O, myślisz, że... serio? Chociaż doskwiera mi rdzawe zapalenie stawów, chyba sobie z tym poradzę, Kate Walker. Nie wątpię, że dałbyś sobie radę, ale tam naprawdę nie jest bezpiecznie. Nie sądzisz chyba... Obawiam się, że
Niestety, lista ochotników nie jest długa, Kate Walker. Jeśli nalegasz... O, no i będziemy sterować teraz Oskarem. Coś fajnego. To mi się podoba. Zobaczmy, jak wygląda nasz ekwipunek. Co my tutaj mamy? Fiolkę oleju. I nic więcej, okej. Tak jak mówiłem, Oskar nam pomoże, ponieważ jest robotem i na niego raczej promieniowanie nie będzie działało. Co prawda może napromieniuje się, ale nie zaszkodzi to na jego zdrowiu. Wow! Wyszliśmy na zewnątrz. Okej. Tu nic nie ma. To wygląda jak jakaś podróżna torba. Wow, jest piesio. Wrogowie, Kate Walker. Powinienem się chyba pośpieszyć. No nie chyba, a na pewno. Mamy wrogów. Wow, wóz strażacki! Kate Walker, zadzwoń pod 998. Oskar przyjedzie na ratunek. Na sygnałach dźwiękowych i świetlnych. Lepiej nie robić tego przy zgaszonym silniku. Nie będę popełniał błędów jak Kate Walker. Mamy okulary. Już myślałem, że będziemy mogli wziąć krótkofalówkę. Dobra, mamy kluczyk. Klucz zapłonowy. A sygnały? Oskar, włącz sygnały! To na pewno wystraszy nietoperze. Po co my tutaj przyprowadziliśmy ten wóz? W jakim celu? Chyba, że tam była jakaś droga zablokowana i gdybyśmy tego nie przestawili, to byśmy nie mogli tam gdzieś wejść. Też mamy jakieś stare wraki samochodów. Wow, automaty leżą. Trzeba się wszędzie rozglądać.
Nożyce, czyli będziemy coś ciąć. Sądząc po wielkości tych nożyc, albo jakiś płot, albo jakieś przewody. Stare samochody. Pewnie jakaś wołka albo coś. Nie znam się na motoryzacji, ale domyślam się, że któryś z tych samochodów to na pewno wołga. Sądząc, że akcja dzieje się w Rosji. Okej, widzę, że jeszcze mogę iść tutaj na lewo. Troszeczkę tu pozwiedzać. Możliwe, że znajdziemy jeszcze jakiś przedmiot, który będzie nam potrzebny. Mamy punkt widokowy. Ale co mi to tak naprawdę daje, to nie wiem. Okej, chyba nic tutaj więcej nie znajdziemy, chociaż może będę mógł wejść przez to okno, albo przez te drzwi. Tutaj mamy jakiś fajny pomnik. Okej, ja mogę wejść jeszcze raz do wozu strażackiego. Domyślam się, że będę mógł przejechać dalej. Ale najpierw muszę się czegoś pozbyć. Może ja muszę teraz otworzyć ten drabinę, wejdę sobie na górę. Ta drabina się wysunie aż dotąd. Ja wtedy sobie wejdę na górę. Mam szczypce. I szczypcami coś tam będę musiał przeciąć. No zobaczmy, czy pojawiły się jakieś nowe punkty interaktywne w naszym wozie strażackim. Może coś jeszcze stąd mogę wziąć. Kolejny klucz. Nie, Oskar go odłożył z powrotem. Ale ja nie mogę go tutaj włożyć. Chyba, że jest jeszcze jakieś inne miejsce w tym wozie, gdzie ja bym mógł ten klucz włożyć. Na przykład z tyłu. Które uruchamia drabinę. No właśnie. Ładny pokój. Jaki pokój? Ładny pokój. O co chodzi? Jaki pokój? Przecież tu nie ma żadnego pokoju. Tam wejść? Spróbujmy. Thank you.
Nie da się otworzyć. Krawędzie zostały przyspawane. No ale po to mamy nasze nożyce. Aha, to dlatego nie mogły nietoperze wylecieć na zewnątrz i cofnęły się do środka. Ponieważ była tutaj krata, która blokowała im wylot. Wow! Robopiesiory! Domyślam się, że teraz nie będzie takie łatwe zejść na dół, kiedy są tutaj te robopiesiory. Wodą je polejemy! Strzelaj, Oskar! No dobra, czyli co? Musimy teraz powrócić do Kate. Tak przynajmniej mi się wydaje. Tylko którędy? Którędy my tutaj przeszliśmy? Teraz się odkazimy i myślę, że nie powinno być problemu, żeby Oskar kontynuował z nami przygodę. Proces dekontaminacji rozpoczęty. Proszę pozostać na miejscu. Proces dekontaminacji w toku. Proszę pozostać na miejscu. Niewystarczająca ilość jodu. Proces dekontaminacji przerwany. Niewystarczająca ilość jodu. Protokół kwarantanny rozpoczęty. Proszę pozostać na miejscu i czekać na ekipę interwencyjną lub uzupełnić ilość jodu. Oskar! Wielce irytujące. Musisz iść beze mnie, Kate Walker. Dam radę. Nawet nie ma mowy. Kate Walker, jestem naprawdę bardzo poważnie napromieniowany. W tym stanie stanowię dla ciebie wręcz śmiertelne niebezpieczeństwo. To raczej nie jest pożądane. Zrozum, nigdzie się bez ciebie nie ruszę. Muszę tylko znaleźć jeszcze trochę jodu. Jod nie leży tu na każdym rogu ulicy. Przestań być takim pesymistą. Pozwól mi działać, proszę. No dobrze, Kate Walker.
Okej, czyli musimy znaleźć jod, inaczej Oskar nie będzie mógł kontynuować z nami przygodę. Ale zajmiemy się tym w kolejnym odcineczku, tak więc dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Piona!